Dzień dobry. Dzień dobry. Obok mnie po raz pierwszy w barwach Polonii, bo nie po raz pierwszy przed sprzedażem redakcyjnym mikrofonem. Marta Sztomberska. Dokładnie, zgadza się. Dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło. Po meczu Polonii z zespołem z Bydgoszczy, w którym udało się wywalczyć trzecią wygraną. Jak to w twojej ocenie, jak dzisiaj się ten mecz układał? Tak, był to dla nas bardzo ważny mecz po porażce w Gdyni, po porażce z Polkowicami. Chciałyśmy się na pewno odbić i przed tym dłuższym wolnym po prostu złapać dobry humor. Mm-hmm. Więc cieszę się, że udało nam się to zrobić. Byłyśmy bardzo dobrze przygotowane do tego meczu. Realizowałyśmy założenia i to nam właśnie pozwoliło wygrać. Mm-hmm. Dzisiaj trochę lepsza skuteczność, zdaje się, z gry, patrząc na statystyki, bo w poprzednich meczach no był troszkę kłopot z trafianiem, nie mówię, że akurat w twoim przypadku, ale że był trochę kłopot z trafianiem do kosza. Czy miałeś, nie wiem, czy możesz zdradzić, czy miałeś na przykład troszkę więcej treningów rzutowych w tym tygodniu, albo właśnie trening w hali na Wilanowie, w Wilanowie? Tak, na pewno piątkowe treningi są takie, żeby właśnie dużo porzucać przed meczem, co się udało i super. Były też dużo łatwiejsze pozycje, tak, do rzutu, które wypracowałyśmy dzięki zagrywkom i po prostu żal by było tego nie trafić. To był też chyba tak naprawdę pierwszy od jakiegoś czasu takie kilka dni, kiedy mogłyście chyba solidnie rzeczywiście, nie było przerw na jakieś mecze, turnieje ciągle, tylko mogłyście solidnie rzeczywiście skupić się na treningach. To pewnie gdzieś tam chyba pomogło. Tak. No tak, rzeczywiście ostatnio odegrałyśmy trochę środa, sobota. Mhm. Teraz cały tydzień mieliśmy treningowy, także fajnie, że tak się udało. A dla ciebie to ostatni mecz w ten weekend, czy nie? Nie, dla mnie nie. Dziewczyny mają zasłużone wolne. Dla mnie ja jutro gram jeszcze w pierwszej lidze, jeszcze w środę gramy, także... Okej, bo możemy przypomnieć, że Marta z Polonią wiąże umowa szkoleniowa, czyli występuje też w swoim macierzystym klubie, czyli w KKS Olsztyn. Czy ty gdzieś tam się przymierzałaś do tego, żeby już wkrótce właśnie spróbować swoich sił w Ekstraklasie? Czy ta propozycja od Polonii tak się trochę znienacka pojawiła? Oj, troszeczkę znienacka. Tak, już miałam wszystko ułożone. Ale tak, chciałam spróbować swoich sił w Ekstraklasie. Czekałam na odpowiedni moment. No i widać właśnie on nadszedł. Mhm. A rodzice, czyli, no bo oboje tutaj rodzice Marty, mama Alicja Sztomberska była koszykarka, tata w dalszym ciągu trener koszykarek KKS-u, gdzieś tam tutaj namawiali, zachęcali do tego, żebyś się zdecydowała? Czy no wiadomo, była trudna decyzja, ponieważ oni jako trenerzy już mieli cały zespół jakby skompletowany, mm-hmm. tak? A z drugiej strony jako rodzice to wiadomo, że chcieli, żebym się dalej rozwijała, ale na pewno mnie bardzo wspierają, mm-hmm. ale decyzja należała do mnie. No jasne. Jako do pełnoletniej już osoby, jak najbardziej. Wspomniałeś, że wszystko było już poukładane. To jeśli chodzi o koszykówkę, to tylko zawodniczo się planujesz rozwijać, czy jeszcze gdzieś tam inne tutaj plany się pojawiają? Może uchylisz rąbka? No, cały czas studiuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Mhm. Jakoś staram się to pogodzić. Jaki kierunek? Gospodarkę przestrzenną. Okej, proszę. Czyli troszkę dalej od koszykówki. Akurat. Troszkę dalej, tak, ale też w obszarze moich zainteresowań. Mm-hmm, jasne. Dobrze, a coś wspomniałaś, że coś tam trener Szelongowski ostatnio miał coś miłą dla ciebie, jakąś decyzję? Tak. Ostatnio właśnie dostałam licencję trenera, także poszerzam swoje horyzonty. Dziewczyna nie chciała się przyznać, trzeba wyciągać. No właśnie, dziękuję panu trenerowi. To myślę, że sobie samej też gdzieś tam musisz podziękować, bo podejrzewam, że to tutaj twoja praca, twoja nauka. Czy myślisz właśnie, znaczy nie wiem, może to zbyt dalekie wybieganie w przyszłość, ale jak najbardziej w KKS-ie też macie przecież szkolenie młodzieży. Czy gdzieś tam ci chodzi po głowie, że chciałabyś jakby kontynuować misję twoich rodziców, bo tak naprawdę no, klub KKS Olsztyn to jest dzieło, można powiedzieć, twoich rodziców, kontynuacji łączności Olsztyn. Znaczy, no gdzieś tam staram się pomagać już przy grupach młodzieżowych, gdzieś tam cały czas mam kontakt z tą młodzieżą, jak tylko mam możliwość poprowadzenia treningu, to bardzo chętnie. Odnajdujesz się w tej nowej dla ciebie roli?
A myślę, że to trzeba zapytać moich rodziców, jak na to patrzą. I podopiecznych ewentualnych tak. jeszcze. Podopieczne. Ale wydaje mi się, że tak, że chyba mam to we krwi. Jasne, to bardzo, bardzo się cieszymy, że ta koszykarska krew i świeża krew w zespole Polonii jest z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję wygranej tobie i zespołowi. Trzymamy kciuki w następnych meczach. Bardzo dziękuję.